Od razu lepiej. Dobra, to jeszcze tylko. Dobrze wrzuciłem, dobrze wrzuciłem. A ja już dzisiaj jestem bardzo na zasadzie. Nie jestem pewien, czy cokolwiek zrobię dobrze, więc upewniam się po trzy razy. Cześć, witam, witam. Jak to jest robić rzeczy dobrze, czy niedobrze? Właśnie nie ma dobrze, ani dobrze. Cześć, Karka, witam, witam. Jeszcze potrzebuję tylko chwilki na ogarnięcie się. Przyszedł do mnie dzisiaj nowy telefon i próbowałem go ogarnąć przed streamem, ale okazało się, że jest to zajęcie nieco bardziej czasochłonne, niż bym się spodziewał. Cześć Sebastian, witam, witam. Więc prawdopodobnie zrobię to tak w pełni jako tako dopiero po streamie. Przynajmniej o tyle dobrze, że te nowe telefony działają tak, że da się bardzo dużo poprzerzucać po prostu z jednego na drugi. Ważne, że próbujesz. Chciałbym, żeby tak działało, że ważne, że próbuję. Co my ostatnio byliśmy? Nic się nie dzieje. Chyba tutaj szliśmy do tych drzwi, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że do tych. Znaczy, kojarzę, że mnie gdzieś wyrzuciło i wtedy stwierdziłem, że kończę streama. To jest to, co na pewno kojarzę. Ale nie pamiętam dokładnie kontekstu w tej chwili. Więc zaraz zobaczymy, jak to było. One nie były podatne, znaczy odpalne nawet. Brzmi jak teleporty. Jest niezerowa szansa, że były to teleporty. I to jest chyba najgorsze. Teraz w powoli też na biedę sobie mam wrażenie. Aczkolwiek może to kwestia, że te demony tutaj akurat były dość mocno odporne na magię. Czy to nie były jakieś te dziwne, śmieszne drzwi, to się wchodziło i one przenosiły do innego miejsca? Cześć, Patku, witam, witam. Coś takiego mi świta, zobaczymy teraz, I guess. Jadalnia. Ale pyszna jadalnia. No już przez kominek można przejść, nie? Palipkę. Przeszedłem sobie przez kominek. Na przekątną, czy jak to tam ładnie się mówiło. Tu są tylko te jedne drzwi. Więc mam w miarę liniowy korytarz. I przejść na górę. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się jakiś progres zrobić. Mam nadzieję. Gdyby. Nice. Zobaczymy, ile to da. Sporo, nie będę kłamał. Jeszcze jakbym mógł się nimi dzielić, to już w ogóle byłaby super opcja, ale wydaje mi się, że na to jeszcze za wcześnie. Jakim co defy jest na stanie drzwi go na to nie zaraz pokątnej przykątnej bliżej pomniało do pokątnej. To jest bardzo dobre pytanie. Podejrzewam, że. Ciekawe jak to w sumie po angielsku brzmi. Bo nigdy w sumie nie czytałem ten. Nigdy w sumie nie czytałem pierwszej części. To było w pierwszej czy drugiej? Wcześniejszych części. Czy ja bym zrozumiał?
to on właśnie bezczelnie spudłował 6 przeciwników na nas. Druga. Magic Weapon. Wait a minute. Nie masz na myśli, że to jest... Makara... Okej, to jest Makarakan. A! Pamiętaj, nie spodziewałem się, że będą mieli Makarakan taki per se, tylko obszarowy. I to mnie chyba najbardziej dziwiło. O, teraz trafiło na przykład. Interesujące. Dobra, czas na eksperyment. Pożałuję tego. Ale jednego zjadło. Zawsze coś. Dwa Nikki. Ten Silent wygląda jak Confused bardziej trochę. Mam wrażenie. Nie opłaca mi się ostatnio jeść, bo ten. Bo hit tak wymasteruje już swoją obecną umiejętność. Skoro już tutaj jesteśmy, to mogę. Okay. Na wszelki wypadek mamy trafić na jakiegoś encountera, to od razu już mu setnę. To był support bodaj. Like us after successful hunt. To jest opcja. Pospędzę się stan do. I chcę AP divide. This AP gained by party after successful hunt. Wywalę tego. HP bonus. Nie wydaje się aż taki potrzebny. 75 tam mitycznego. No i gratuluję. Bardzo miło, że tak często wpadasz. Dobra, to jaką mamy dalej mantę? To wpierdolaniową. Hunt auto skills. Atma bo. Trochę długo, ale nie będzie. Zobaczymy, co na koniec będzie. Plasek 35, dużo serii widzę, nice. Nice. Nie wiem, najwyraźniej mówi diagonally do komentarzy pod filmikiem. To może, że po przekątnej? Tego wyrzuciło? Do jakiejś innej ulicy, która jest well, po przekątnej? Na to by byliście podatni. A weak earth element, strong peace gun, expel death. Czyli nie mogę używać fire ice. A, czyli ty jesteś trochę bardziej użyteczny. A ty nie masz... Well, jest miot. To było trochę niefartowne. Tak samo jak niefartowne są moje obecne umiejętności. Bo Fire Ice nie mogę używać. Ulala. Nie wiem, czy nie powinienem uciekać z tej walki w takim tempie. O mój Boże. Cure. Panic Translate. Matera raczej nie będzie jakaś super silna, ale... Ale jakoś trzeba sobie radzić. YOLO czy nie YOLO? Ach, nie mogę YOLO. Zastanawiam się, czy bardziej potrafię się dojść medię, czy wyleczyć w pełni hita. Wyleczę hita bardziej. Fajnie, bo zobaczmy mapkę tej magicznej części Londynu. Nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś były jako tako, tylko bardziej ten. Bardziej nieoficjalny źródła, że tak to ujmę. A weź pas. Weź wylecz Argila.
Teoretycznie jest szansa, że będę mógł ich zjeść. A, nie ma szans, żebym mógł ich zjeść za bardzo. To jest mocno niefartowne. Tutaj sobie krypniemy, ale pytanie ile zdamy. Więcej niż myślałem, ale mniej niż bym chciał. To, że ten terafów w TDS-ach zadaje obrażenie, jest straszne. Jakby wiem, że to nie są jakieś bardzo wysokie obrażenia, ale samo to, że przeciwnicy mogą nas konfuzować i jednocześnie zadawać obrażenie, jest nieprzyjemne. Tak, przeciwnicy są groźni, bo nagle się okazuje, że... nie mogę ich bić magią aż tak dobrze, jakbym chciał. O, to jest ten plan akurat. I teraz zobaczę, czy Great Feed zadziała. Nice. Okej, to zobaczmy teraz, jak działa ten AP Divide. Nie jestem pewien. Nie, no, w sumie dość sporo dostałem, jak na to już to dwa demony były. Więc, I guess, że ma to sens. Jeżeli będzie iść na takie ciekawie, żeby zjadać przeciwników, to mogę próbować od tej pory. No, wcześniej dawanie wszystkich punktów jednej postaci nie było aż takie przydatne. Ja chyba... Nie, ja miałem czerwony klucz chyba, tak? Czy ja nie miałem czerwonego klucza? Wydaje mi się, że miałem. Piękny dodż. To się źle skończy. Jednego zjadłem. Oni byli na coś dziwnego podatni chyba, nie wiem czy nie. Okej, na ter ewidentnie. Au. To bolało, bardziej niż myślałem, że zaboli. Weź, proszę się wylecz. A, myślałem, że go... uda mi się... przestraszyć. Niestety nie to radzą. Ale mogę próbować go zejść tak się. Nice. Jezu, teraz naprawdę szybko to wchodzi. Mahamon, Makanda, Expert Reaper. Nie będę się cofał, raczej. My jestem blisko, cofnę się. Nie powiem, Encounter Red jest bardzo ciekawy tutaj. O, chuj chodzi z tymi... What the fuck do you... To random encounter! Guys! No dobrze. Miało być za 7 tur, co ja metaforę odpaliłem? Przepraszam? Przepraszam, jeszcze nie wiem za co, ale przepraszam. Czy ja zepsywałem już po tym, jak on miał tego? Tak, już po tym. A, ona jest wyższona. Tej. Jest miód. I media. Razy. A, to było bardzo potężne, źle na kostce wylosowałem. Dia? Czy
to matko jebcze SMT nawiązanie? Okej, możemy otworzyć sobie przejście. I już nie jedźmy na turbo. Fusion Cell. Fusion Cell brzmi jak jakiś antagonista z Dragon Ball GX albo czego. Cześć, Samurajo. Ominęła cię bardzo śmieszna sytuacja, żałuję, że cię nie było. Sześć minibos jeszcze nie. Może byłby, ale zostałem totalnie zmemowany. I to tak, że to nawet nie jest zabawne. Trafiłem do Random Encounter, jak stwierdził, że będzie miał ten. Że będzie miał 7 tur. I został mi skonfuzowany serf tylko. Ty stwierdził, że on nie ucieka, bo czuje się zbyt ambitnie. Ciekawe, co będzie na końcu trzeciej. To jakiś przyjaciel, prawda? Wszystko będzie Dice Soldier, prawda? Jak już was zabijemy, będziemy mogli uciec z tego cholernego koszmaru. Pułkownik Beck nie jest jeden, który chce się sam wnosić. Ktoś to nii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 
To nie kojarzę jak normalnie. Była jakaś gra, w której Nidhoggery były w takim 3D modelu dostosowanym do gracza? Poza DDS-em? Bo nie przychodzi mi tak na szybko do głowy. O, to nie jest jego słabość. That's unlucky. Can be the... Ah, shit. Ten miss. Zajebie się teraz. O, ale fajnie. O. To może być jakaś odpowiedź na pytanie o to, dlaczego one są takie małe. Ale gila będzie niepotrzebna. Wiecie to, użyłbym Spyglassa, ale jest jeden dobry problem. Ja pamiętam, jak działa Spyglass. Na minibossu. Odpowiedź wcale jest tutaj niestety jak najbardziej na miejscu. Miss? Shield. Pewnie. Warto było sprawdzić. O-o. 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 I wonder where this one is going. Możesz przestać jasnąć. Nie podoba mi się, co robisz, przyjacielu. Nie podoba mi się, że zdajesz się miejscowości. Kiedyś przestanie. Wiesz co, najbardziej niepokoi mnie to, co się stanie, jak on przestanie rosnąć. Bo to jest ta najgorsza część. Przynajmniej tak, że stadziłem dosłownie wszystkie drzwi, o? Why did I say this before as I stopped? I mean... Yeah... Ale czemu on zmienia... Czemu on zmienia odporność jak rośnie? Bo trochę tak to wyglądało. Albo po prostu w tej chwili ja mówię, że jeden konkretny kanibalizuje pozostałe. Mój protak jest w tej walce absolutnie chujowy, bo nic nie zadaje.
Muszę wstrzesić raczej tego hita. Dobrze, że kryt, no. Dilema. Oh boy. Domyślam się, że jak będziemy dostawać tylko jednego, to będą wracać. Znaczy będzie je przywoływać. Media. Pas. Kiblast. Czy Kiblast ma pisane, że on jest niecelny, czy co? O. Bo wydawało mi się, że nie ma nic takiego, a podłuje zauważalnie często. Myślałem, że mogę zdawać losowe obrażenia, nawet jeżeli to hand damage. O, well. To całkiem unlucky. Moje umiejętności na tę walkę są absolutnie bezużyteczne. To jest walka wtyłana po to, żeby mnie udopić. Confuse. Okej, okay, bo dzisiaj Kiblast ma jakąś tendencję do nietrafiania. Wcześniej nie, dosłownie rzucił mi mit jako taki komunikat. I stąd moje duże zdziwienie. Gdzie normalnie po prostu jest ta animacja, że przeciwnicy unikają, a ten... A w jednej walce Kiblast dosłownie zmisował. I miałem takie... Pa? Oh boy. Nie podoba mi się to znacznie. Zastanawiam się, czy ja coś przeoczyłem, czy oni dosłownie nie mają osobowości. Ja po prostu źle zauważyłem i użyłem tego. Jak się nazywa? Hanskilla. Great Fist zamiast Kiblasta. Bo on rzeczywiście może wisnąć jako tako. Absolutnie mnie to nie dziwiło, żeby nie było. Tego nakarm. Boję się. Boję się, że od pewnego momentu Bufodaim przyda się w Megidolmao. A tego raczej byśmy nie chcieli. Megidolmao swoją drogą taka bardzo urocza nazwa. A, tak, racja. Przepraszam, że chciałem używać debuffów. Już nie będę pełniał tego błędu. Ja dosłownie nie czuję się, żebym kiedykolwiek mógł używać się buffów, debuffów w DDS-ie. Bo kiedy nie próbuję, to przeciwnicy używają dekadzy i dekundy. Jakby wiem, że można mówić, że jeżeli przeciwnik używa dekundy zamiast ataku, to je wychodzisz na plus, ale nie do końca się tak czuję, powiem szczerze. Co item debuffujący, jeżeli to, to ich nie znalazłem do tej pory. Tak samo jak nie podoba mi się to, ile ten skrót jeszcze ma HP. On jeszcze nie ma czerwonego HP, ja go mogę bić efektywnie jedną postacią. O mój Boże. Ja nie wiem. Stop. Nie podoba mi się to, co on robi. A jeszcze głupsze jest to, że z wiedzą o tej walce byłoby mi dużo łatwiej, bo mógłbym po prostu spamować Ice Blocka, czy tam Ice Hitera, czy jak tam się wie. Jak to nie działał?
bomba zdaje trochę więcej, ale no właśnie, trochę. Więc nie wiem, czy to ma sens w ogóle. A, wystarczy, pokażę wam swoją prawdziwą moc. Nienawidzę swojego życia. Zaskakująco mało zadał. Najgorsze jest to, że muszę się zgodzić, biorąc pod uwagę, że używałem wcześniej, znaczy on używał wcześniej parę razy Makakadzy. A jest well, jeżeli on teraz zacznie... Okej, to wygląda. Oh baby. I wonder where this one's going. Nie mam Makandy jeszcze. Co ty robisz? Uprzejmie uprasza się o zaprzestanie. Ma czerwone HP. Po co się przedmioty istnieją? Ale to są dużo rozsądniejsze wrażenia. On wcześniej był chyba albo po jednej, albo po dwóch makadżach, więc teraz mogę mu dać nawet parę użyć, chyba. A dobra, weź go wylecz. Po jednej makadze zadaje tyle. Czyli on chyba był po dwóch wtedy. Aczkolwiek nie powiem mediam, a mogłoby mi się przydać już w tym momencie. Dlaczego taka taka jest? Chciałbym zauważyć, że to jest przynajmniej w teorii miniboss. Muszę zobaczyć hita. O mój Boże! On nie użył Megiddo Mao! Dzięki Bogu. To już mi dosyć pojaśniło. No niestety mój pto tak jest ewidentnie czysto lodowy w tej chwili. Aha, no maka. Aginel. Z ciekawości, czy ten przeciwnik jest podatny na gunę, czy on po prostu nie ma słabości? Negatywna energia nie wchodzi od Walina. Wciąż jest w tej budowli. Nie ma słabości, a okej. Okay. Czy jego słabości są kryte? Makanda. Znaczy ja wiedziałem, że istnieje Makanda, bo w tym w Imagine była, więc to nie jest tak, że jest to dla mnie kompletna nowość.
Doskonale. Tak zwani wolnomyśliciele, kiedy Makanda. Czeknąłbym, jakby teraz taka grupka Gorgon mnie zabiła i musiałbym powtarzać tę walkę z Nitrogenami. Byłoby to całkiem zabawne, nie pewnie. Nie, czy nie zgodzicie się ze mną? Chyba się uda. Mało całe jedno. Nie szalej, tak, hit. A to nie była ich słabość. Fake. Fire Zane. No dobrze. Nie mogę. 1 HP! O mój Boże. Kiedyś się uda. A ja w końcu. Wysokie szanse, by the way. Wysokie szanse. Jak teraz jej nie wie. No. Aczkolwiek Air God wciąż nie jest wylewelowany. A w jej powoli się ma na końcu, nie pchaj mnie to. 8, kopę lat. Nie rób mi tak. Nalegam. Boi się? Nam. Może druga też się będzie bać i mogę ją zjeść. Nam. Nice. Sporo tego skakuje. Muszę mu to przyznać. Yumis! I've got the zoomies! Zapis. Bo nie chcę się użalać Nitrogenami po raz kolejny. To po pierwsze, po drugie... Argili chcę wcisnąć. Wait a minute, może coś zerknąć. A, bo tutaj wszystkie się łączyły, tak jakby... Okej, dobra, już rozumiem. Czyli tu muszę mieć oba. Nie ta, co poprzednia. Tu jest Boost Magic Skills, Boost Magic Skills. Zastanawiam się... Gdzie co jest, bo tu jest Death Magic. I właśnie nie wiem, czy iść tą dolną ścieżką teraz, czy... Do ciebie więcej pewnie nie chcieć. Ja potrzebuję tej medianamy. Jak patrzę na to, ile się lecie. Muzyka źle dyskutuje. Nie jestem pewien, czy to wina mnie, czy to wina czegoś innego. Imbisor jest to samo co u Sevika. Jeżeli tak, to nie zdziwiłbym się, gdyby problem był jakiś z moim połączeniem, bo... A telefon miał dzisiaj jakieś problemy z ogarnianiem? Dobra, zobaczmy ten kolejny odblokowany kryształ. Gdzie mnie to zaprowadzi? North side of the mansion. Z północy.
Czy tędy można przejść? Nie, tędy nie można przejść. Raczej nie jest to? Przynajmniej zakładam, że to będzie to. A człowiek sprawdzić nie zaszkodzi. Gold. Ale ładny basenik. Tam pewnie trzeba jakoś dookoła obejść. Oh my. Chcesz go zjeść? Nie. Nie chcę go zjeść. Nie, nie, nie chcę go zjeść. Trochę daje tylko do wpadło, więc this is this is not fun. Oooo, mój Boże. Potrzebuję silniejszych obszarów. Zastrzelę się teraz. Zacznę uciekać z Jurlungrami. Wydaje mi się, że mogę, ale jest po prostu mniejsza szansa. A nie, że to jest kategorycznie niemożliwe. Bo po coś jest to określenie, że większa, mniejsza szansa. Przynajmniej chciałbym wierzyć, że tak działa. A i nie wykluczam, że to absolutnie tak nie... What the fuck do you mean? Damn! Weźmy już hita, co? Dziękuję. Znaczy, żeby nie było, samuraj oczywiście może mnie w każdej chwili poprawić, powiedzieć, że pierdolę głupoty. Może też się stać to, jak jest. Chance hit panic, to nie jest chance panic, panic. Na mnie wiem, że jesteś paraliżowany. Dlatego mogę się odpadajrzewać. Samo odogłuszyć, klozja. On ma czerwone HP! Come on. Czuję się teraz oszukany. Nie wspominałem, ale nie przypadam za Jurlungrami. W tej grze. Ja naprawdę zacznę od nich uciekać w takim tempie. Będę miejscowo niepowiązany. Wydaje mi się, że nie. To tu Wiki twierdzi. Oh boy. Jak już Indus ma 30% szans na insta-killa. High odds, by the way. Wysokie. Czemu mi to robicie? Nie lubię, kiedy go określa 30% jako wysoki, nie będę kłamał. Mogę nie być wielkim zwolennikiem tego. Poprzednik Ninjastom 20. I expected nothing. Takie przestraszone to instaki dochodzi, czy... Nie, naprawdę muszę to obejść tak zupełnie przez inne, tak? Przez inne drzwi? Okej, bez słabości. Wiem, że trochę min-maxuje statę, ale wciąż bawi mnie to, że ten... Że... Buff udań zadaje więcej poezji niż Kiblet. Zaraz zacznę żałować tego, że robi dedykowanego wpierdalacza.
Naprawdę teraz zacznę żałować. A to rozumiem, że ten. To też są kilka po prostu zdaje obrażenia, to prawda. I chyba zaraz setnę sobie, zaraz Great Fista. Tylko muszę to znaleźć. Bo hunt nie był jako inna kategoria, nie. Heavy damage hunt from enemy, light damage hunt from enemy. Miał oficer przecież, weź czego. Mogę też consume wziąć zamiast tego, zamiast gatefista. Wydaje mi się, że to będzie rozsądniejsze. Jak już mam się bawić we wpierdalanko. Dobra, this poison, dismute. A i Argila niech wyleczę. Bo teraz tak, tu nie przejdę. Tu nie przejdę. Czyli muszę chyba wyjść tamtymi drugimi drzwiami w ogóle. Z jakiegoś powodu zapomniałem, że Expel to też magia. Było to lekko niemądre z mojej strony. A przez lekko mam na myśli, czemu ja to kurwa zabiłem. Aż ciekawe, jeśli coś zerknę. Proficiency, ile to da? No nie, to nie są raczej wysokie obrażenia. Znaczy, wydaje mi się, że jak teraz tego użyję, to powinno zabić. No, osoba, I guess. Consume. Okej, okay, ale to z kolei nie był heavy damage, mam wrażenie. Ten Ice God... What? Czym są te wskaźniki? But why? I mean... To nawet nie jest kwestia, że one są wodniczo długie, tylko to, że one dosłownie wyglądają, jakby już powinny być napełnione. To mnie dziwi. Nie, przestraszyłem, prawda? No. Może jednak. Nice. Mabufu, Dine Isis is Insatiable Mind Scheme Atma Bonus. Dostałeś Isis is. To brzmi jak jakiś setup. Bardzo się przyda na sesji. Now that you mention it! Czy opłaca mi się w ogóle na buffo daj? Tak. Bo teraz zadaję już za mało. Najgorsze jest to, że to jest takie... Kurwa, ma rację. Anyway, co ja dostałem? Mindscreen, modded, damage fist stun all. To powinien zaraz Ski Blaster wrzucić. I co jeszcze dostałem? Insatiable Modern Damage Hunt All. To zaraz consume. A nie, zaraz Fit Frenzy, o. Consume będę miał jako single target, Insatiable jako obszarówkę huntową. A Ingest, jeżeli coś będzie po prostu przesaszone. I chciałem zobaczyć ten atma bonus. Increase AP gained in the battle party.
Tak, ale tak prosto się pozbyć konsum. Consume the cum chalice. Nie wiem, czy jest sens używania consume, kiedy Ingress istnieje. W sumie Ingress... Mam Insatiable, ale czego? Nieważne. Ingress mana. Nie zużywa many! To też jest trochę mem, że właśnie wszystkie handskille używają HP-ków, a jest Ingress mana. Dobra. Lećmy dalej. Chciałbym zapić, żeby ten, żeby móc sobie manty zmienić. Albo raczej zobaczyć, jakie mogę ustawić manty. Nothing happened. Nothing ever happens and I wonder how and I wonder why. Boję się, że Sevik zaczął grać w automatę. Moderate damage fist stun. Zobaczmy. Może zastanuję. Albo fulaj. Zatem, że tam ja używam intensos, ma bufudań też czuję, że ten, że dość szybko się dla mnie źle skończy. Dobra, chcę tu wejść, żeby zrobić ten zapis. Niech nas spojrzy na staty Imbifo. Najsłabsza z fizycznych umiejętności. Almighty. I mean the magic people, though. Cały czas mam wrażenie, że Megidola jest tego nie warta. Cześć Wiki, witam, witam. Nie wiem, czym jest Last Word. Macie tutaj jakieś szanse na stun? Nie jestem pewien, czy to jest tego warte. Magic Table jest generalnie. Mindshell czy raczej jest? Megidola nie jest i Last Word nie wiem, bo nie wiem, czym jest. Dlatego się zastanawiam, czy w ogóle chcę. Czy nie bardziej by mi się opłacał teraz podwijać magatamę innych żywiołów na przykład? Przynajmniej jeszcze jednego żywiołu. Single target Megidolmon plus... Czy będzie to się... Moje słabości niby, bo zastanawiam się, czy to jest lepsze niż buffu dań zampowane. Dobra, jolo. Ciekawi mnie, że teoretycznie tam dalej linia jeszcze wychodzi. Tak jakby to nie był jeszcze koniec tego. Ale to się zobaczy. Niestety wyjebałem całą kasę, jaką miałem, więc nie mogę sobie pozwolić w tej chwili na zakup magatamy dla Hita. Nie dziwimy się, jakby to było tylko dla Pito. Albo to jakiś, nie wiem, Ultimate Manty bycia ostatecznym czy coś. Bo to też jest teoretycznie opcja. Zastanawiam się, jak się tam dostać. Aż na tym Megidole. To implikuje, że będzie coś, co będzie miało Megidola onej? Intensywny hejt. No dobra, zobaczmy. Nie możesz zadać mi jakiś wcześniej środki nie miał? Mogę. To po prostu kwestia, że chciałem się uczyć nowych, silniejszych umiejętności i miałem możliwości. Nie widziałem ani przeciwnicy. Doskonale. O czym ty mówisz? Nie,
Do you remember? And you, I feel sorry for you. How many times must you die for this woman? What? Do not underestimate my power. Oh. You look hungry. There's plenty to eat here. Devour as much as you like. Tribes. Yeah. Comrades. Yeah. I'm sick of all that bullshit. I'll make you recall the sins you have forgotten. Stop it! I won't allow that. How dare you? How dare you try to do this to them? I won't let you hurt my friends! Huh. You won't allow it? As if you have any right. To hell with you all! I've had enough of this godforsaken dump! I'll kill your precious leader and finally get out of this hellhole! Tak, to jest walczyć z niewidzialnym przeciwnikiem, dobrze? Ravana jest niewidzialny. To nie może być tak proste i przyjemne, prawda? Yep. Na pierwszy rzut oka nie ma też żadnego triku rodem z Nocturna. Chyba, że jestem na chwilę obecną ślepy. Mam dziwne przeczucie, że to jest zaskryptowana walka. W której na razie dosłownie nic nie możemy zrobić. Czekajcie, mogę wam pomóc. Czuję jego obecność. On jest... w środku albo prawej, na pewno nie po lewej. I'm going to fucking end this all. W środku albo po prawej, na pewno nie po lewej. Czyli mamy jedną czwartą szansę, że go trafimy? Oh wow. Gamba. A, czyli obszarówki w ogóle nie działają w tej walce? Oh, fuck me, I guess. Ruszył się, uważajcie. Jest gdzieś po prawej. Gdzieś po prawej. Bardzo działało, I guess. I przynajmniej hit może dawać sensowne obrażenia. Znaczy, efektnie hit. Doszło się, uważajcie. Nie ma go porządnej strony, spróbujcie na środku. Zastanawiam się, czy on ma dwie kratki, które zajmuje. Chyba tak. Bo to znaczy, że jest tutaj. Znaczy, właśnie miałem na myśli, że chyba nie. Jest gdzieś po prawej. Yep. O-o. Ups. Żegnaj hit. Nie będę tęsknił.
Mógłbym go zabić, gdybym miał szansę, czyli wygrał 50-50. Nie wierzę w swoje wygrywanie 50-50. Tak, pozwolę sobie się wyleczyć prosto. Po lewej, trochę po lewej. Czyli tu? Trochę po lewej. Psiaturo. A miałem nadzieję, że powiedziała trochę po lewej. Jeżeli nie będzie go tutaj, to wyłączam tego. Ach, przeklęciwy. Dlatego jestem pewien, że nie wyleczenie Argi mi się tutaj nie odbije. Jak już mówiłem, jestem pewien, że nie odbije mi się. Choć się ubrał w siebie, tak, w tym problem. Zjedzcie się nawzajem i rozdajcie sobie wszędzie swoje przebrzydłe flaki. Fajnie, dalej. Nam, 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 nam. Nieskończony wiatr. Ile? Nie poddawajcie się. No, mogę być lekko nie w stanie, żeby się nie poddawać. Agir Maodain. Buful Maodain. Czy ja chcę próbować skrzeszać hita? To było me. Aczkolwiek nie powiem, ten Killing Wind, czy tam Infinite Wind dość mocno boli. O tak, wcześniej hita. Już nigdy więcej nie popełnię tego błędu. Chodź mnie go zwiertować. Albo deployować kogoś innego. To on da mi wiele nie pomoże, bo on sami magicznymi atakuje. Mogę być tak rozdesperowany. Teradine. Rozumiem. Magidol Maodine. Ale Sebastian, nic się śmiejesz, ale on wciąż odbywa mniej niż hit by to obydwo. Daj hamatę do Maka, jump do Mina, Bolt, Flare. Taki już był rok gier, w których defensywa jest uzależniona od ofensywnych statystyk. Wydanie, poznacie horror bycia zjedzonym żywcem. Umrzyjcie. Smakując strasznego strachu, który ja przetrwałem. Albo. Au.
Nie podoba mi się to, co widzę. Bardzo mi się to nie podoba. Zresztą się zastanawiam, czy on leci jakimś tematem. Au. Au. Ja to dopiero co skruszałem. Nie podoba mi się to. Chyba nie leci żadnym tematem. A ta walka jest jedna sztuczka, na razie nie mówię. Mam pewne podejrzenia co do sztuczki. Pin Bozos. To. Najgorsze jest to, że będziemy musieli powtarzać tamtą walkę jeszcze. Czy to coś w ogóle jest? Ja się zastanawiam. Możemy na dół zejść po coś? Posłonia Sarmatę z szabelką w ręku. Tu coś w ogóle jest? Czy tu czegoś nie ma? Jest skrzynka, that's what's up. HP nice. O, punkt leczący. Coś czego mi brakowało wcześniej. No i darmowa farma apaków. Matka mi się skończyła, teraz nie mogę powiedzieć więcej, bo co im. Chwilowo z wiedzami nic specjalnego się nie dzieje, więc chyba możesz pójść sobie zaparzyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, że też tam ja, tak jakbym się bardzo postarał, to mógłbym chyba ten. Ja sobie po prostu pofarmić chwilę, bo come on plus ingest. Albo i nie. Jak tylko to powiedziałem. Już cofam to co powiedziałem, przepraszam. Coś ty dla mnie kurwa powiedział. Jaki kurwa debilitate? Co jest kurwa debilitate? Tam jesteś debilitate. Save. Dobra. To tak, potrzebuję przejrzeć jakie mam skille w ogóle. Żeby zobaczyć, czy mogę jakąś lepszą strategię obrać. Ta runda mi nic nie daje, bo on nie atakuje fizycznie. Voidy. Jeśli chcesz używać tego tego, to dość małe szanse, że przeżyjesz NT Infinite Wind. To jest to, czego się spodziewałem. Nie będę kłamał. Makatora, 652 to nie, Makanda. Makanda forever. Trochę Jana nice, nie. Masz dwie najgorsze osoby. Cieszę się, nawet nie wiesz jak bardzo się cieszę.
Koleś mnie, żeby chwilę pobiegać, żeby przynajmniej tą przeklętą medialemę mieć. I chyba tak zrobię. Bo to szujesz bez medialemy, to nie przejdzie. Czym są te uderzenia tak sobie robią? Dwa. Ja wiem, że handskille generalnie nie są zdecydowanie obrażeń, ale nie uważacie, że to lekka przesada? Dwa? A, że nie można zjadać, okej. Okay. To pewnie... Nie, teraz jak... Powiem tak. Jak powiedziałeś to w ten sposób, to zdałem sobie sprawę, jak dużo sensu to ma. Ale zanim to powiedziałeś... To miałem takie... Excuse me? Mówię, posiedzę tutaj, żeby dostać medianamę i spróbuję jeszcze raz podejść. To akurat wydaje mi się, że powinna być jeszcze jedna walka, z tym, że chce się wyleczyć. Więc mówię, jeszcze jedna walka, leczymy się i powinienem mu zjeść. Zobaczcie, nie trafię. Albo ingestem. A co ingestem? Na pewno nie trafię, bo jak ten. Ja się nie boi. Lol. Powiedział. Gini Mekala. Ale mało. Dobra, daj mi te mediamy, bo mnie szlak trafi. Mediama kosztuje tylko 18 many? Jesus. Jak na to, że media kosztuje 10, to jest bardzo dziwne. Ja buffów chyba na nich miałem, tak? Ja się zastanawiam. Magic Taunt. No Taunt jest debuffem efektywnie. Bo zastanawiam się, czy jest ktoś, na kim miałbym Makakadrze. No chyba też nie. Jest Makajam. Mam debuffy wszelkiej maści, mam Tarukadrze. Aż ciekawości, czy ktoś z was ma Makakadża? Ekty Padalati. Cielo chyba też nie ma, co? Tam za skunda, nie. Spróbuję. Najwyżej da, pożałuję i będę kombinował z innymi drużynami. A na razie chcę spróbować po swojemu. Ten się szło. Ja powiedziałem, co ja robię z żonglami. Jak to mi odawana. Właśnie... Chciałem powiedzieć, że nie trafiłem na żadną raczej, aczkolwiek też nie próbowałem za bardzo. Chciałbym skipować kasenki. Niestety się nie da. Well, not in upstairs. It's been a while, sir. Yes, that's the fix. Or I could forget you if I wanted to. Sir! But I do remember you. Mother held you from that and devoured you. What are you talking about? I don't know. You were the first to be devoured. And you, I feel sorry for you. How many times must you die for this woman? What? Do not underestimate my power. You look hungry. There's plenty to eat here. Devour as much as you like. Tribes, comrades, I'm sick of all that bullshit. I'll make you recall the sins you have forgotten. Stop it! I won't allow that. How dare you? How dare you try to do this to them? Yeah, to the boy.
trzymać wszystko to się da, to nie jest selektem. Bo select na DualShocku jest dość specyficzny. Dawana jest niewidzialna. Jada, jada. Czy opłaca mi się w ogóle robić teraz cokolwiek? Z ciekawości, da się go trafić w tych pierwszych turach? Czy trzeba czekać, aż seria pomoże? In the center, or to the right, definitely not to the left, czyli pozycja 3 albo 4. Znaczy... Nie, o 4 powinna być. Magidola. Jest gdzieś po prawej. Nie powiem, ta walka poszła dużo szybciej niż ostatnia. No dobra. Nie, nie kwestia, że mam tu, bo o tury mi chodziło stricte. Ma tylko jedną osobę leczy ze statusu, prawda? Yep. Nice. Tylko moim problemem jest, czy... To jest status, który da się wyleczyć w ogóle. Ale pamiętam, że chłop nie ma żadnej odporności na Force. Czyli zgaduję, że Force Ripple byłby najlepszy, ale go... Well, nie mam go. No, to akurat nic nie mogę poradzić chyba. Za jakieś 600? Całkiem solidnie. Droga gra, co masz kurwa na myśli? Przestań, miała nadzieję, że zabije hita. Najgorsze jest, że muszę leczyć tą Argilę ręcznie, bo inaczej hit ją zabije. Czemu w ogóle da się wyleczyć? Jaka część mnie... nie, okej. Okay. Ja chciałem powiedzieć, że jaka część mnie... Aż teraz się zajmie. Rozumiem. Tak zwana zabawna i interaktywna gra. No, nie no, jak zginął, to im schodzi. Jasne, zgadzam się.
Nice. Bardzo ładne uderzenie. Wydranie. Poznacie, da. Oh boy. Żegnę Ergila. Będę tęsknił. Aczkolwiek nie będę komu, mam wrażenie, że tej walce dużo częściej używa tych dwóch ataków niż poprzednio. Wcześniej miałem wrażenie, dużo więcej po prostu daje na tworzywo niż teraz to robi. O-o! I cały misterny plan! Czy jakoś tak? Jakby ktoś nie pamiętał, o co mi chodzi, to wcześniej używałem taunta, żeby mu debuffować obronę i przez to ma teraz trochę podbity atak. Powiedzmy, że mógł to okazać się lekko nieoptymalny pomysł. Nie, nice. No aby tak dalej. Nice. Przedam mu Makandę. Bam! O, nie krytuj proszę. Czy wymaga aż tak dużo? Ewidentnie. Wiem, 25%. Wydaje mi się, że to daje plus 2 minus 2, albo plus 1 minus 2. Jedna dwojga. Łatwo? Po Hunger Wave zawsze używa Infinite Wind. To wiem, tylko bardzo często używał tych ataków w tej samej turze. Więc nie do końca miałem możliwość jakoś reagowania na to. Chcesz posypać co turę? I guess. Everyone except me. You're all fools. You, and you, and you too. Have you forgotten how that girl cast us into this hell? A nie mogłeś nam o tym powiedzieć, zanim się narzuciłeś? Let me remind you then. Zanim się narzuciłeś? Co mu się dzieje? Więc mówicie, że jest cyfrową szamanką, jest diabłem? Jesteśmy o krok od rzucenia tytułem. Hmm.
mam głupi pomysł i nie jestem pewien, czy tego realizować. Zastanawiam się, czy nie wrzucić sobie na sobotę zamiast Heroes of Metaphora. Nie, zapisz. A, fajnie by było, co nie? Właśnie chciałem jej zapisać. Tylko no, gra stwierdziła, że nie, ja dzisiaj nie zapisuję. Ej, stary, myślisz, że napady kiedyś omaliśmy? Zapisz przed metaforem. To mi raczej nie grozi, żeby nie zapisać. Mogłem z tej tam machnąć. Cześć, Sera. A Sera? Nie jestem pewien, co o tym sądzić. Czemu ona po prostu zniknęła? Tak bez słowa? Bez pożegnania? Znaczy ona dosłownie zniknęła. Dot was the first cat that I ever saw. So then how did I know what it was? That is not all. We also know of children and parents. And yet, none of these things exist here in the junkyard. So then we remember these things from Nirvana? We actually died before and were sent to the junkyard? Now we're like this? We devour each other. Janana, Lupa. So many people died. And you think Sarah's behind all this? How the hell could she be? I mean, nie musi być, ale... No, I ain't that smart. To nie istotne. Huh? Exactly. Knowing the truth wouldn't change anything. Who cares about this stupid world? So what if we died? Forget all that crap. Look at what all of us have become. Jak to było? Nieważne kim byłem, ważne kim jestem. Then there's nothing to debate. Well, I mean that you can't be a comrade alone. That's ridiculous. Comments? Scale of 1 to 10, I give it a 3. But all in all, to bardzo udata. It's still pretty good for a hot-headed jerk, ja? Maybe if you spoke up a bit more. Ja się nie muszę od... Derain just stopped. Deszczu nie ma, przecież nie jest to nada. And the gates of Nirvana have opened. Sarah will be there. Jeżeli Sarah tam będziemy, to możemy po nią iść. Proste. A biorąc pod uwagę, że się nam zagubiła, to nawet wypadałoby po nią iść. Ja tutaj nie mam zapisu, prawda? No nie wygląda, jakbym miał tu zapis. Ja tylko chcę zapis. Daj się nie zapisać. Tak, już rozumiem, to był dom Sery, ale umaliśmy w niej wręcz, nie? Co? Tutaj robisz taki maźną Sery. Jesteśmy w niej wani, to nie ma sensu. Wiesz, to jeszcze nie ma sensu? Tamta jedna skrzynka, która tam wisi i której nie zgarnąłem. Ależ mnie będzie denerwować. Ja widzę, jak ta jebana kostka się tam kręci.
tutaj nie zgadniesz. To jest odpowiedź, której się spodziewałem i dlatego nawet nie planowałem. Selfie ekipa czuły się głodni. Są osłabieni, ojej. Biedactwa. A tak serio, czy mogę? Czy mogę gdzieś proszę napisać? To tą sery. Chodziliśmy tu cały czas. Nie, chcę pamiętać. Chcieć to sobie możesz. Całkiem droga. Robisz po... nie chcę tego przedmiotu. Względnie lubię ten pan pralet mapą. To są dwie opcje, które mogę rozważyć. Nie ma żadnej innej. A nie ma po co się przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu. Nie możemy porzucić sery naszej towarzyszki. To jest na co musimy już wiedzieć. Koszmar ty się praktycznie zwrócił. I guess. A propos mantry. Ty jeszcze levelujesz, chodli pis. Nie, nie levelujesz. Raczej to też muszę tą dolną wylevelować. I wtedy dopiero będę mógł pewnie ten. To właśnie pytanie, czy bardziej mi się opłaca. Chyba tak zrobię. Minkritko. Boję się zapytać, jak działa Minkritko. Mam podejrzenia, ale się boję. Firma Rysi odjada HP Tradi. Chyba jest Magic. Czyli tu pewnie będzie Rahan będzie. Element Inducing raczej mnie nie interesują. Może buffów więcej? To jest coś na zasadzie, że w zależności od tego, jaki jest solar, no jest to takie, mamy szanse na kryty? Mniej więcej. Tak sądziłem po tym, jak wspomniałeś, że znefiony względy nocturne. Część stronników Alina zaczyna się poddawać. Nie możemy ich zrozumieć. Nie mogę ich zrozumieć. Zdarzyłeś mnie tylko teraz, zanim pułkownika. Proszę, zabierz nas ze sobą. Co zasz moją żonę i córkę? Żona, córka? Co to za koncepty? Będziecie traktować jeńców humanitarnie, czy? Chciałem już wystarczająco dużo śmierci. Czy będziemy traktować jeńców humanitarnie? Czy możemy ich po prostu zjeść? Czy powinniśmy iść do Sahazady teraz? Logika nakazywałaby, że tak. Sara! strażnicy nie pozwalają nam wejść, jeżeli spróbują to nas zabiją. Co się chyba dzieje? Wytłumacz się to. Wstęp zwolniony, odejście, bo czeka was zagłada. Zagi? Wait a minute. Wait a minute. Czy ja zapisałem? Chyba, bo właśnie ta część chyba mnie bardzo niepokoi.
raczej oni są odpornie. Jest. Napisz jeszcze raz. Tata zabiję. Au. Ach, czyli oni są zabijabli, czyli nie udupiłem się aż tak bardzo. Ale średnie, co? Żegnaj hit. Chodzi są. Wait a minute. Czy ja właśnie dostałem jakiś... Nie dostałem aż tak dużo kasy, prawda? Czy ja już jestem ślepy dzisiaj? Zapisz. Ja nic nie wiem. Ci, którzy nie mają kodu, nie mogą wejść. W pierwszej nie stosujesz się, to dokonamy zagłady. Spocznijcie. Ta bez kodu jest cyberszamanko. Witaj z powrotem, matko. Oh, mother. To trochę niepokojące. Że Sera po prostu przejmuje sobie kontrolę nad świątynią. Selfie nie odchodzą, nie pozwólcie im przejść. A nie możecie ich zabić pod żadnym pozorem. Jeżeli oni nas nie zabiją, to my ich zabijemy. Proste. To nic nie było. Wolałem się upewnić. Czujesz coś w swojej głowie? Tak zwany mózg? Może mi się zdarzyć. Odkąd otrzymałem matmę, to słyszę albo czuję to. Mówi, że moje prawdziwe imię to James Mason. Nie podoba mi się to, ale czy możesz wyświadczyć mi przysługę? Jeżeli znajdziesz dziewczynę imię Amelia, to przekaż jej coś. Okej. Dzięki, powiedz jej. Bądź szczęśliwa, to tyle. James, nie. Nie chcę, żebyśmy osiągnęli Nirwana. Raczej nie chcę rozkazać ze świątyni. Sam działo się, czego to ona jest Sera. To nie tak miało być. Jesteśmy królami złomowiska. Powinienem się kłaniać. Jesteśmy królami, czy nie? Nie. Jesteśmy królami złomowiska, czyli czegoś bezwartościowego. Sara powiedziała, że przybyła do nas, żeby nam pomóc. Czy tam poszła? Czy chce zrobić to, po co przybyła sama? Na to wychodzi. Ruszajmy. Dwie gęby oznacza, że będziemy się zajadać dwa razy szybciej. Albo że jest dwa razy mniej rzeczy, które można zjeść przez to? Ja się progres pierwszej do drugiej przepisuję. Czy to nie jest tak, że gry na PSK-ach rozpoznają, czy jest zapis z karty pamięci i z niego sczytują dane generalnie? Bo tak mi się kojarzy, że to raczej było. Wiem, że swój kod dany tak miały na przykład... MGS potrafił sczytywać, jakie gry są na karcie pamięci. Nie.
nie wiem, pomyślałbym, że to jest proste, ale może się mylę. Hello. Muszę pamiętać, że oni są niewrażliwi na fizyczne. Czy to zadziała? Za mało. Marybert. O tym będę nad kontrolami. Nie pocieszasz mnie. Czyli zostanę im tak boli. Dobra, skakuj z powrotem do robota. A, czyli Imperial Wind? Najwyraźniej. Każdą chwilę to bardziej zacznę żałować posiadania Argilii w drużynie. Ale może jestem lekko skrzywiony. Teraz, a nie możesz z nami po prostu porozmawiać? Proszę. Czy wymagam aż tak dużo, Sera? Kilo to dużo sera, kiedy rozmawiacie o tym, dlaczego chcesz iść na dietę. Też możemy pojechać? Najwyraźniej. A czy my jakby nie spadamy? Oj tam, oj tam. Czym jest Asura i co oznacza etap pierwszy? Co my w kątę gamy? Sara to nie chce zgrać swoje życie, coś dla nas. Żeby jej nas pozwolić. The Twist, ona wręcz przeciwnie, chce nas wykorzystać. Więc wkraczamy tego świata w pełni odwinięci. To wyjaśnia, dlaczego nie ma dzieci. A w sumie, jeżeli nie ma na co się... Jeżeli nie ma co się rozwijać, to pewnie tak. Witajcie w systemie krążenia samsary. Etap pierwszy. Proces ponownego oczyszczania poruszonych informacji trwa. Informacje o zniszczonych asurach będą przetwarzane w Morzu Mleka. O kurwa, to dosłownie Morze Mleka. To nie jest to, czego się spodziewałem. Jakby jest wiele rzeczy, których mogłem się dzisiaj spodziewać, ale Morze Mleka nie jest jedną z nich. Może gwiazd? Nie mów takich brzydkich rzeczy. O, cześć Waski. Tych chuju. A co z kremami nie wkroczył do Morza Mleka? To wolę sobie dać mamki. Odejście natychmiast. Jeżeli miałbym się sugerować tym, jak zauczyć, a Waski, to używanie buffu to jest złym pomysłem. I chyba niestety tym razem będzie bardzo podobnie.
maski bardzo zabawne, bo... Wiesz co, Samuraju? Jak mówisz dzisiaj o zabawnych bossach, to ja już zaczynam się bać. Maski to on, tego co kojarzę. O, to to Face Resist. Wiecie to, jolo, mogę sprawdzić. Yep! Fuck me! O, Himalaje. Normalo. Ja może po prostu przegram tę walkę. Podoba ci się jej bota? Nie wiem o co mówisz. Co to jest AI? Nie znam. Miałem taki dziwny przyszedł, że tego pożałuję. Czy już nie ma chili filmów? A, czy. Zim! Ten statut kiedyś mi się skończy, prawda? Rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. Ale przynajmniej widzę bardzo prosty sposób na tego bossa, I guess. Aczkolwiek nie będę kłamał. Jestem na dobrej drodze, żeby robić state'a przed bossem, tylko po to, żeby załadować odpowiednie repele na daną walkę. Żeby nie musieć przebiegać całej drogi. Tak, jeszcze myślę, że muszę powtarzać tę walkę, to chyba na dzisiaj sobie skończę. I w przyszłym tygodniu sobie pomyślę, jak z kim się użyć. A na dziś to było tyle. Widzimy się w siódmym odcinku. Tego czasu trzymajcie się po cześć. Cześć. 11 powinno być normalnie, tak?